Witam serdecznie, Remigiusz Pyrek, praktycznie w informatyce, gratka dla administratorów sieci. Dzisiaj zamieniam zwykły router na router firmy Mikrotik. Taki mały, taka mała popierdółka. 76 zł cena zakupu już w detalu. Natomiast zobaczysz, czym różni się ten router od takiej klasycznej instalacji, które masz w domu, czyli przychodzi instalator, podłącza tobie router, mówi tobie, że naklejka od sieci Wi-Fi jest od spodu tego urządzenia, ty podłączasz lodówkę, pralkę, telefon, telewizor, cokolwiek tam jeszcze masz, co działa na Wi-Fi, takie są bynajmniej też reklamy teraz, że podłączamy wszystko na literę L, no i ty to podłączasz, natomiast kiedy dużo rzeczy podłączysz, no to w zasadzie nie będziesz wiedział, czy to ty korzystasz z internetu, czy może twój sąsiad za oknem, bo w jakiś sposób wszedł w posiadanie twojej informacji na temat twojego klucza do sieci. I chodzi o to, aby no raz, że jeśli jesteś administratorem, to na pewno potrzebujesz więcej informacji, co się w twojej sieci dzieje, a dwa, no jeśli czujesz, że no nie korzystasz z łącza internetowego, a ono wolno działa, no to chciałbyś wiedzieć, co się dzieje. I kwestia zabezpieczeń tej sieci to jest dosyć istotna rzecz. I teraz pokażę tobie od momentu uruchomienia tego urządzenia, co należy w pierwszych krokach zrobić. Pewnie wiele jest takich filmów w internecie mówiących, jak skonfigurować to urządzenie od momentu startu. Ja przygotowałem taki schemat i chciałbym tobie wytłumaczyć, jak sieć w ogóle działa, tak abyś był w stanie to zrozumieć, a później będziemy się zagłębiać, no tak jak obiecałem, w tematy administracji siecią. Więc zaczynamy od routera, ponieważ to jest takie najważniejsze urządzenie w sieci. Klasyczna sytuacja. Masz router w domu, jest dostawca usług internetowych, podłączone czy to po kablu telewizyjnym, czy to po kablu Ethernet, to nie ma większego znaczenia. Zaraz na tym routerze, ja tutaj zrobiłem ten firewall, ponieważ on odgradza świat internetu od twojej sieci lokalnej, czy to jest dom, czy firma, nie ma większego znaczenia, zawsze działa to tak samo. Podłączyłem nasz znany już punkt dostępowy. Jeden z komputerów podłączony jest po Wi-Fi, a jeden z komputerów jest podłączony siecią LAN, czyli takim przewodem. No i wszystko działa, tak? Jeśli jesteś trochę obeznany w sieci, to potrafisz wydać komendę lub sprawdzić w pasku adresu tam w systemie Windows. Tutaj masz taką ikonę od Wi-Fi. Jesteś w stanie sprawdzić, jaki masz adres w sieci lokalnej. I zwykle będzie to adres dynamiczny. Ja tutaj zaznaczyłem taką literką D. Dynamiczny, ponieważ no, został on tobie przydzielony. I teraz skąd został przydzielony? No z tego czarnego pudełka tutaj na tym schemacie, czyli router. Router ma uruchomioną pewną usługę, o której za chwilę powiem. I w momencie, kiedy podłączasz przewód, zapala się lampka na routerze, czy też tutaj w komputerze. W tym momencie następuje negocjacja pomiędzy komputerem a routerem, kim jesteś, można powiedzieć. Tu chodzi bardziej o warstwę sprzętową w pierwszej kolejności, czyli jest informacja karta sieciowa, która potrafi osiągnąć, no i tutaj 10 na 100, na 1000, na 10 gigabitów, jakie prędkości router wtedy dostosowuje interfejs, no i zaczynają się ze sobą komunikować. I w pierwszej kolejności router przydziela tobie adres IP, ponieważ każde urządzenie ma taki adres w sieci. No raczej nie ma takiej sytuacji, żebyś miał internet, dostęp do internetu, no a nie miałbyś z sieci lokalnej jakiegoś adresu. I teraz, kiedy już otrzymasz adres we własnej sieci, wpisujesz jakikolwiek adres strony, ten adres idzie poprzez twój router, poprzez tutaj firewalla, jest wypuszczany do internetu, ta strona internetowa jest pobierana, wraca, tu jest prowadzony rejestr. Czy było takie zapytanie o tę stronę? Jeśli było, no to masz prawo wrócić. Jeśli nie, no to ten pakiet powracający tutaj, czy próbujący się dostać, jest zrzucany. No i powiedzmy, że to jesteś ty. Ta strona wraca tutaj poprzez router do ciebie, do komputera. I przeskok między tym światem internetu, a tą siecią lokalną, no w tym przypadku może się nazywać takim skrótem NAT, jak translacja adresów, czyli translacja z adresu lokalnego na globalny, no i globalnym adresem wychodzisz po stronę, wracasz z tą stroną, następuje routing, czyli no, raz, że dostarczenie tego pakietu w odpowiednie miejsce, dwa, że do odpowiedniego komputera, który jest tutaj w sieci lokalnej. To jest taka twoja twierdza, odgrodzony jesteś firewallem, no i tak w dużym skrócie działa ta sieć.
Teraz, kiedy już wiesz, jak działa sieć lokalna u Ciebie w domu, no, możemy przystąpić do wymiany tego urządzenia. Urządzenie, czy to będzie wyglądało tak, czy jakiś taki drapieżny router najeżony antenami, to kwestia techniczna, po co są te anteny, wyglądają, no muszą wyglądać, żeby się wpasowały w Twoje otoczenie domu. Niektórzy lubią tego typu bryły, niektórzy wolą tego typu bryły, a niektórzy w ogóle chowają to i tego nie widać, ale nie o tym. Zamieniłem router ten drapieżny na ten malutki tutaj routerek, no i teraz jak nim zarządzać, żeby dowiedzieć się więcej, tak? Po pierwsze, tym routerem możesz zarządzać poprzez stronę internetową, i za chwilę Tobie powiem, jaki jest adres tej strony. I każdego routera, można powiedzieć, w sieci adres jest też zaszyty u Ciebie w komputerze. No, jak i też poprzez specjalnie dedykowaną aplikację, która się nazywa Winbox. Ja w tej chwili ją pobiorę, a przy okazji pokażę Tobie taki mały myk, co ja robię, gdzie ja zapisuję ten plik, tak abym miał do niego dostęp, taki szybki dostęp z wiersza poleceń. Oczywiście możesz go przypiąć do paska zadań na dole w systemie Windows, natomiast jak będziesz miał mnóstwo tych programów do zarządzania swoją siecią, no to na końcu tego paska zabraknie i tych ikon tam jest całkiem sporo. Pokażę Tobie, w jaki sposób ja ściągam tę aplikację. Znaczy, ściąganie to jest chyba oczywiste, natomiast co ja z nią później zrobię po pobraniu. Mam tutaj mój pulpit, otwieram wiersz poleceń, i teraz pierwszą komendą, którą mogę wydać, to jest ipconfig. Pokaż mi konfigurację mojego komputera. No i widzę tutaj IP, czyli adres IP w wersji czwartej. Mój adres mojego komputera to jest z końcówką 249. To są oktety. Za chwilę powiem, co oznaczają te oktety. Natomiast pierwszy oktet, drugi oktet, trzeci i czwarty. Maska pod sieci i default gateway. To jest adres Twojego routera, czyli teraz gdybym wpisał ten adres, otworzyłbym przeglądarkę Chrome i wpisałbym ten adres, pojawi się okno każdego routera, który no, jest u Ciebie w domu, czy też u operatora, w zależności od tego, jak jest skonfigurowana Twoja sieć, sugerując się moją mapką, no to jest adres mojego routera, tego malutkiego Mikrotika. Pokażę Tobie. Wpisuję bezpośrednio 192.168.88.1, klikam. I mam okno logowania do mojego routera. Jest to Mikrotik, wszystko się zgadza w wersji takiej to takiej. Mam tutaj kilka dodatkowych opcji. Nas interesuje aplikacja Winbox. I teraz klikam, pojawi się okno pobierania. Ten program, jeśli mam domyślnie skonfigurowany program Chrome, to trafił do pewnie pobranych, to się wszystko zgadza. Ja go wezmę na pulpit. I w tym momencie chciałbym uruchamiać ten program za pomocą wiersza poleceń, czyli skrót klawiaturowy Windows R. Pojawia się uruchamianie i chciałbym tę aplikację uruchomić tutaj z wiersza poleceń, wpisując tylko Winbox. Klikam. System Windows nie może odnaleźć pliku. Oczywiście, że nie może znaleźć, ponieważ system Windows domyślnie przeszukuje pewne katalogi. I jeśli ta aplikacja byłaby w tym katalogu, no to wtedy by się uruchomił ten program. Natomiast, tak jak wspomniałem, ja chcę go schować właśnie do jednego z tych katalogów, aby nie mieć go tutaj na pasku adresu, ponieważ na pasku zadań, ponieważ tych aplikacji na końcu jest tak wiele, że ten pasek już tutaj nie wystarcza. Chciałbym poprowadzić dosyć estetycznie sobie tutaj ten pasek, czyli tak, do katalogu Windows, czyli na dysku C do katalogu Windows, ja po prostu przeciągam, tu mam informację, że jest to uprawnienie administracyjne, potrzebuję, aby to tam przegrać, ok, wszystko jest, wyrażam zgodę i teraz naciskam Winbox, no i mam aplikację. Już zgłasza mi, że w mojej sieci jest router pod takim adresem, ma taki adres MAC. Tutaj masz zapisane swoje routery, na razie nic nie będę zapisywał. Pierwsza rzecz, jeśli chodzi o tę aplikację, wyłącz opcję. Jeśli jesteś administratorem sieci i korzystasz z różnych komputerów, nie tylko swojego, to odznacz tę opcję, ponieważ domyślnie będziesz miał zaznaczoną. To jest pierwsza rzecz i najważniejsza. Druga jest taka, że domyślnie ten router po wypakowaniu go z pudełka ma login admin i żadnego hasła. To jest
Druga rzecz, którą musisz zrobić. Pierwsza to, żeby nie przechowywać haseł, to już sobie no, musisz wyrobić sobie taki nawyk, aby tego nie przechowywać. A druga rzecz jest taka, żeby ustanowić w pierwszej kolejności no, jakieś silne hasło do routera, ponieważ no, to jest dosyć istotne, aby to nie był admin. Ja nawet robię do tego stopnia, że w zakładce system tutaj mam users, czyli użytkownicy. To jest, tak jak tu widzisz, opis domyślny systemowy użytkownik. Ja zakładam kolejnego, że to będzie powiedzmy Remigiusz. Pełne uprawnienia, tak jak ten użytkownik, który jest tutaj. No i teraz wymyślę sobie jakieś hasło. Kiedy już wpisałem swoje hasło, to musi być no, mega, mega hasło, takie, którego no, nie zapisałeś na żółtej karteczce, ponieważ router to jest najważniejsza rzecz w Twojej sieci, więc warto byłoby, żeby nie było banalne. I teraz w moim przypadku akurat jest super, mam na imię Remigiusz. Ataki, które są za wschodniej naszej granicy, jak gdyby nie obejmują słownikowego ataku z imieniem Remigiusz, natomiast bardzo często ataki przeprowadzane są na tego typu użytkowników, czyli admin, administrator, root. To są takie najbardziej powszechne loginy, więc warto od razu pozbyć się tego loginu tutaj, aby nikt nawet nie próbował nam się zalogować na routerze. Teraz co zrobię? No, założyłem użytkownika, wylogowuję się z tej aplikacji, jeszcze raz przełączę się na siebie, wpiszę swoje hasło i od tego momentu ten użytkownik jest już zbędny. Już nawet nie będę, że go wyłączam, tylko po prostu go usuwam, aby go już tutaj nie było. To jest w pierwszej kolejności, co musisz uczynić, czyli odznaczasz opcję przechowuj hasło, jak widzisz, nie zostało zapisane, i zmieniasz użytkownika. To jest pierwsza i najważniejsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że jeśli twój router ma wbudowany interfejs Wi-Fi, a ten akurat posiada, to przechodzisz do zakładki Security Profiles i ustanawiasz hasło. Ja tutaj ustanowiłem dla tego profilu, to jest tylko taka nazwa, domyślna co prawda, ale to jest wyświetlane tutaj na liście. Tych profili możesz mieć całkiem sporo. Natomiast w naszym przykładzie będzie istotne, abyś wybrał sobie klucze dynamiczne. Dynamiczne klucze. Zaznaczył WPA2, Personal Key, to jest no, zestaw algorytmów szyfrowania. Pojawia się okno, gdzie masz zdefiniować swój klucz, i to jest kolejna rzecz, którą musisz zrobić. W momencie, kiedy to ustawisz, jeżeli byłeś połączony z tym routerem bezprzewodowo, to no, wiadomo, że połączenie zostanie zerwane, ponieważ ustanowiłeś hasło i w Windows będziesz musiał jeszcze raz połączyć się z siecią, ale już z hasłem. No, ja akurat tutaj jestem podłączony po przewodzie, natomiast no, to jest kolejna rzecz, która jest no, niezbędna, by ustanowić hasło do własnej sieci. I teraz można powiedzieć, że jesteś w miarę bezpieczny. Lecimy dalej. Teraz, kiedy już mamy Windows, mamy aplikację Winbox, to teraz pokażę Tobie schemat, ile się dowiesz, mając router, który no, potrafi wyświetlić wszelkie informacje, które no, dzieją się w Twojej sieci. Wracamy do schematu i pokazuję Tobie, jak działa sieć z trochę większą ilością informacji. Czego dowiesz się ze swojego routera, który tutaj mam podłączony? Dowiesz się, że adres, który jest w internecie tutaj od tej strony, to jest no, jakiś przypisany od Twojego operatora. Czy to telekomunikacja, czy to jakiś operator kablówki. To jest adres, który otrzymujesz od strony internetu, czyli od tej fasady można powiedzieć, tej firewalla. To jest adres na interfejsie WAN. Zwykle jest to pierwsze gniazdko, które się nazywa Ethernet od standardu, który został wymyślony, Ethernet, a później masz powiedzmy cztery gniazdka, które możesz wykorzystać w sieci lokalnej, i one są połączone, można powiedzieć, no, to jest tak się to nazywa bridge, czyli jest mostek pomiędzy tymi wszystkimi czterema wtyczkami czy gniazdami. One są jakby takie same, tak, tożsame, czyli cokolwiek nie podłączę, będą w sieci LAN. Oczywiście można na tym routerze można skonfigurować, że każde będzie zupełnie z innej sieci, czyli to będzie do sieci marketingu, to do księgowości, to do jeszcze jakiejś sieci, a to do sąsiada za płotem. Każdy ma inną podsieć i każdy sobie działa, nikt sobie nie wchodzi w paradę.
nie można wyszukiwać komputerów między sobą, to ograniczenia na firewallu i tak dalej, i tak dalej. Natomiast my mamy standardową konfigurację, czyli router wyciągnięty z pudełka, adresacja w trzecim oktecie 88 łamane na 24. To jest dosyć istotne, to jest 24-bitowa sieć. Za chwilę powiem, o co tutaj chodzi. Dostaniemy też informacje, jakie są urządzenia podłączone w naszej sieci, czyli mam urządzenie komputer 1 z adresem 253, on tutaj będzie na liście. Mam punkt dostępowy, tak jak powiedziałem, każde urządzenie w sieci ma jakiś adres. Czyli kiedy podłączam wtyczkę do tego punktu dostępowego, on otrzymuje od routera adres. Jednocześnie zabiera mi go z puli 254 adresów, które są dostępne w sieci. No ale to urządzenie musi mieć jakiś adres, więc otrzymuje adres. No i kolejne urządzenie to jest komputer, który za pomocą punktu dostępowego łączy się z moim routerem, czyli on też otrzyma swój adres. Nie, że 254 punktu dostępowego, ponieważ przez niego przechodzi. Nie ma takiej tutaj funkcjonalności załączonej, to jest punkt dostępowy, on jest, można powiedzieć, przezroczysty, to jest tak, jakbyś podłączył się przewodem tutaj, to jest metafizycznie lecą tutaj drogą radiową, lecą twoje pakiety, natomiast tu już lecą drogą przewodową i to jest, można powiedzieć, tak, jakbyś tutaj miał przewód położony. Ten punkt dostępowy w mojej konfiguracji jest przezroczysty, tak to się tam nazywa. No i mam trzy urządzenia będą na serwerze DHCP. To jest właśnie usługa na tym routerze, która zajmuje się przydzielaniem adresów. To router wie, jakie adresy zostały pobrane, tak aby nie wystąpił konflikt w sieci, ponieważ nie może być, dwa urządzenia nie mogą pracować z tym samym adresem. Gdybyś zmienił sobie teraz adres na 252 tutaj i 252 tutaj, no wystąpiłby konflikt i po prostu nie działałaby tobie sieć na tych komputerach. A tak zarządza tym router. Router wie, komu co przydzielił na podstawie tam adresów fizycznych kart MAC. No i zgłaszasz się do komputera, router sprawdza, jaki ma wolny adres, ile ich może przydzielić, a że sieć 24-bitowa, no to może ich przydzielić 254. W przypadku mikrotika, tak jak to kiedyś ktoś w komentarzu zauważył, mikrotiki akurat dają od końca, czyli 254, 253 i tak dalej, od końca aż do początku, czyli do adresu 2, ponieważ 1 jest zarejestrowany dla tego routera. I tak działa ta sieć i tyle widzisz już na dzień dobry na routerze Mikrotik. Teraz wracam do Mikrotika, aby pokazać tobie, gdzie są te adresy, gdzie możesz zobaczyć, ile masz urządzeń. I wtedy raz, że zobaczysz ich nazwę w tej sieci, a dwa, że będziesz mógł to skonfrontować z tym, co masz w domu. Czyli jeśli masz tylko telefon plus smart telewizor plus laptopa, no to powinny być trzy urządzenia. A nagle, jak będziesz miał ich 6, 7, 8, no to coś jest nie tak. Albo ktoś poznał klucz do twojego Wi-Fi i korzysta sobie z twojej sieci, no albo masz jeszcze coś podłączone, z czego sobie nie zdajesz sprawy, tak? Może być taka sytuacja, że kupiłeś iPada, wypakować go z pudełka, no i ten iPad od razu komunikuje się z twoim iPhone'em, który był podłączony w twojej sieci, udostępnia jemu zaraz tam hasło, no i ty nie przypominasz sobie, żebyś łączył swój iPad z siecią Wi-Fi, ale to połączenie nastąpiło, można powiedzieć, automatycznie. No, takie po prostu uproszczenie połączeń nowych urządzeń do sieci, no ale czasami może wprawić tutaj w jakieś zakłopotanie, bo możesz się zastanawiać, dlaczego jest tyle tych urządzeń. To tylko taka hipotetyczna taka scenka. No, lepiej, żebyś był świadomy, co masz w sieci i żebyś wiedział, kiedy go podłączyłeś, ale no, mniemam, że jak oglądasz ten film, to jesteś administratorem. Lub interesujesz się sieciami, bo jak jesteś administratorem, to już nawet nie ten film jest dla ciebie, ponieważ to są takie podstawy, ale tak to działa. Wracam do Windows i pokazuję tobie, gdzie można znaleźć informacje o tym, jakie są komputery w danym momencie w sieci podłączone. IP, ponieważ dotyczy to adresów IP, klikam, mam DHCP serwer, teraz już wiesz, co to oznacza, że to jest serwer, czy jakaś usługa, służy czymś, serw po angielsku oznacza służyć, służy przydzielaniem adresów i zakładka leases, czyli co zostało i komu udostępnione. I teraz komputery mają fizycznie, na każdy sprzęt ma jakiś numer seryjny, w sieci on się nazywa MAC adres i do tego adresu został przydzielony, do adresu MAC
został przydzielony adres IP dynamicznie, tak? Dynamicznie, czyli może być taka sytuacja, że gdybym wyłączył tego laptopa, który tu jest podłączony, to następnym razem, jak go włączę, może otrzyma adres 253, może 252, w zależności od tego, co tutaj będzie w sieci wolne. I tu mam drugi komputer, który jest połączony. Jest to tutaj laptop przenośny komputer, na którym teraz nagrywam. On ma adres 254, też dynamicznie został przydzielony. Co to oznacza? Że w momencie, kiedy ja przyłączyłem go do mojego punktu dostępowego, wynegocjował sobie od routera taki adres i po prostu go ma. Następnym razem, jeśli 254 będzie zajęte, może dostanie jakiś inny, no z tej puli 24 bitów adresów, tak? Teraz tutaj mamy, jakie sieci obsługuje ten serwer DHCP i do jakiego interfejsu, czyli do jakiego gniazda jest przyłączony. I teraz na schemacie pokazałem Tobie, że to jest bridge, czyli wszystkie cztery, czy tam w przypadku tego routera dwa porty plus Wi-Fi tworzą, można powiedzieć, jedną całość i cokolwiek podłączone albo do Ethernetu, czyli do tego gniazdka po przewodzie, albo bezprzewodowo będzie obsługiwane przez ten serwer domyślny, czyli będzie pracował w sieci z trzecim oktetem, tutaj 88, 24-bitowa sieć. No i jak widać, tak to wszystko pięknie, sprawnie tutaj działa. Teraz, gdzie można zobaczyć, ile adresów może otrzymać i od jakiego adresu zaczyna się ta numeracja? To jest jakby rozwinięcie konfiguracji dla ustawień tego serwera DHCP. Mamy trochę więcej opcji, bardziej zaawansowany router, nie należy się sugerować jego wielkością, to jest naprawdę profesjonalny router. I teraz mamy tutaj opcję, że będzie otrzymywał z puli adresów, która się nazywa DHCP. I teraz gdzie tego szukać? Ponownie IP, pool i tu mam, że mój router może przydzielać adresy od 254 do 10, tak? To jest taki zakres. Jest tutaj z myślnikiem, że od 10 do 254. Zwykle administratorzy poniżej 10, no powiedzmy pod piątką, sobie rezerwują, że tam będzie jakieś urządzenie, na przykład rejestrujące obraz, pod czwórką jakaś drukarka, pod trójką też jakieś stałe urządzenie, które wymaga stałego adresu, czyli stale przypisywanego tego samego adresu, tak? I teraz mamy tutaj, że mój laptop ma adres 254 dynamicznie przydzielany, natomiast gdybym chciał, żeby on zawsze był taki sam, to ja mogę wymusić na routerze, że jeśli ten MAC adres kiedykolwiek podłączy się do sieci, to zawsze otrzyma ten adres, jednocześnie rezerwując go dla mojego laptopa i nikt inny nie dostanie w sieci tego adresu. Kliknę dwa razy, zrobię make static, czyli uczyń go statycznym. Tu widzę, że został pobrany, tak, że wygasa za 6 minut. To też się ustawia tutaj. Natomiast w pierwszej fazie, kiedy sobie ustawiasz sieć, fajnie jak te czasy są krótkie, bo jeżeli robisz, konfigurujesz sieć zdalnie, to za 6 minut komputer powinien pobrać inny adres IP i będziesz wiedział, czy to działa, czy nie działa. To też taka dobra praktyka, a później ustanawiasz ten czas tutaj sobie w tym miejscu, przepraszam, tutaj ustanawiasz sobie, że jest to na przykład 8 godzin, czyli po 8 godzinach mój komputer powinien zapytać jeszcze raz, wysłać takie żądanie do routera, do tego serwera DHCP, jaki mogę w tym momencie używać adres. No i z racji tej, że to już jest statyczny adres, zawsze będzie podawał mu ten sam. Możesz wykorzystać 254, no i mój laptop przyjmie do konfiguracji interfejsu 254, no i tak będzie sobie pracował. To jeśli chodzi o serwer DHCP, to temat jest wyczerpany, czyli pula adresów, w których pracuje moja sieć. Widać, kto jest w sieci tutaj wyraźnie. Obsługiwane jest to na interfejsie Bridge. To teraz zobaczmy, co chodzi w skład tego interfejsu Bridge, ponieważ mamy tutaj interfejs wirtualny, można powiedzieć bridge, który się składa z dwóch gniazdek ethernetowych plus VLAN. A skąd ja to wiem? Tutaj mam zakładkę bridge. To jest nazwa, to jest ten profil, który się tam wszędzie wyświetla. I teraz jakie porty w
wchodzą w skład jakiego profilu. Kolejna rzecz, którą warto ustawić, czyli komentarze w linii. Nie mamy takiej przerwy pomiędzy tymi opisami tutaj interfejsów. No i mam tutaj, że Ethernet 2, czyli drugi port, gdzie jest podłączony jeden z komputerów. Ethernet 3 jest pusty w tym momencie, ktoś może się podłączyć. I VLAN, czyli Wireless LAN, czyli bezprzewodowa sieć. No, tu jest zasilanie, ten gniazdo zasilania. No i to wszystko wchodzi w skład bridge, czyli to jest to, co zostało ujęte w tym mostku, który sprawia, że te wszystkie gniazdka pracują tak samo. Gdybym teraz wyłączył lub usunął ten interfejs, no prawdopodobnie utraciłbym połączenie, no na pewno utraciłbym połączenie z routerem, no i mój komputer czekałby no, na podanie jakiejś konfiguracji, bo w zasadzie no, nie dostawałby tej konfiguracji od routera, ponieważ to jedno gniazdko drugie, czyli to, do którego jest podłączony w tym momencie, no, przestałoby być częścią, można powiedzieć, grupy zwanej bridge, no i w tym momencie konfiguracja nie byłaby podawana, musiałbym utworzyć inny serwer DHCP, no i ten serwer DHCP skonfigurować tylko i wyłącznie dla drugiego portu, czyli to jest to, co powiedziałem, że być może dla sąsiada i wtedy sąsiad dostałby jakiś adres, ale już inny, to nie może być ten sam adres 88, tylko to musi być jakiś inny adres w tym trzecim oktecie, no i jak otrzymałby inny adres, wtedy by wszystko znowu działało, natomiast mógłbym wówczas na firewallu ustawić takie jakby reguły, to się nazywa, reguły, gdzie jeśli jest to komputer sąsiada, czyli z tej powiedzmy pod sieci 87 w trzecim oktecie, to nie wpuszczaj go do sieci z oktetem 88. I w tym momencie odgradzamy się od sąsiada, który korzysta z tego samego routera, być może zrzucasz się z nim na łącze internetowe, ale nie widzicie swoich urządzeń w sieci. To jest zasada działania serwera DHCP. Wyłączę te okna, zrobię sobie trochę miejsca, za chwilę tu wrócimy. Czyli już wiesz, jak działa Twoja sieć. Logując się na tym routerze Mikrotik, masz spis komputerów przyłączonych czy urządzeń przyłączonych do Twojej sieci. Zmieniłeś sobie hasło, jesteś w miarę bezpieczny. Firewall domyślnie na tych urządzeniach jest ustawiony tak, aby nikogo nie wpuszczał z zewnątrz, czyli zarządca, powiedzmy, budynku oddaje Tobie budynek zakluczony, że nikt z zewnątrz nie ma do niego dostępu. Ty jesteś w środku, jesteś tam bezpieczny. Jeśli będziesz miał taką potrzebę, to otworzysz jakieś okno, powiedzmy, świadczysz usługi wydawania, nie wiem, pizzy przez okienko, no to otwierasz specjalnie okno, tworzysz takie okno specjalnie, żeby wydawać tę pizzę, czy świadczysz usługę dla kogoś, dla klientów z zewnątrz. Przez to jedno dedykowane okno. Ono może być małe, że nikt tam tobie nie wejdzie, jesteś też, czujesz się w miarę bezpiecznie i tak samo dosłownie działa router. Tak? Czyli na routerze, jeśli chcesz kogoś wpuścić z zewnątrz, ponieważ w domu, powiedzmy, masz uruchomiony jakiś serwer, na którym przechowane są strony internetowe twoje, no to możesz powiedzieć na routerze, ustawić taką regułkę, że jeśli ktoś przyjdzie po stronę internetową, to wpuść go, niech on pójdzie do tego komputera, niech zabierze tę stronę i niech wyjdzie i tyle. I obsługujesz te połączenia, za chwilę tobie pokażę, gdzie zobaczyć, jakie są ustanowione połączenia, ponieważ ten router na to pozwala. Nie za wiele tobie to w pierwszej jakby odsłonie powie, ponieważ no, tych połączeń ustanowionych jest całkiem sporo. Natomiast jeszcze jedną rzeczą, która jest dosyć istotna, to jest, aby ustawić czas na routerze. Jeśli będziesz miał zapisy w dzienniku zdarzeń na routerze, ktoś próbował się logować, to fajnie by było, jakby to była godzina, w którym rzeczywiście to zdarzenie no, miało miejsce. I teraz nie będziesz ustawiał czasu, nie będziesz sprawdzał, czy ten czas jest aktualny. No nie dzisiaj, tak? Mamy wszystko tak zinformatyzowane, że wystarczy, że na urządzeniu takim jak Mikrotik wpiszesz adres serwera, który jest odpowiedzialny za dystrybucję czasu. I ten router będzie się co jakiś czas łączył z tym serwerem czasu, pobierał aktualną godzinę, która jest, no i będzie przekonfigurował Twój router, jeśli będą jakieś rozbieżności w godzinie. Pokażę Tobie, w jaki sposób znaleźć tę informację o serwerach czasu, które są w tej chwili, no i gdzie to wpisać na routerze. W Google zadałem takie zapytanie, NTP pool, pojawiło mi się pula adresów serwerów NTP, czyli Network Time Protocol,
To jest taki projekt ORG, końcówka, organizacja. To jest projekt, który ma za zadanie udostępniać aktualny czas dla urządzeń. Mamy tutaj dla Polski zostały oddane 4 adresy serwerów. Zwykle na routerze podaje się co najmniej 2, tak, że jeśli jeden, powiedzmy, zawiódł, no to drugi będzie udzielał informacji o aktualnym czasie. No i teraz ja jeden z nich skopiuję, ponieważ wzór jest do zapamiętania 0, 1, 2, 3, tutaj jest inkrementacja przyrostowa, więc kopiuję jeden, idę do routera i pokażę Tobie, gdzie to wpisać. Tutaj na pasku klikam prawy klawisz myszki i robię pokaż datę i jak widać mam ustawioną, że jest luty 13 i czas. I teraz zostało to pobrane od routera pośredniczącego, czyli mój router podłączony jest do routera operatora, czyli mój router jest klientem serwera DHCP routera od operatora. I tu mam ustawione coś takiego, aby używał serwera NTP, którego być może dostarcza taką informację mój operator. No jednak pewnie nigdy nie możemy być w 100%, czy mój operator ma skonfigurowany serwer NTP, czy go nie ma. Ok, w tym przypadku jest, bo widać, że data jest dobrze ustawiona. Natomiast ustawiam takie adresy serwerów na wypadek, gdyby mój operator nie obsługiwał tych serwerów czasu. Tutaj masz na tym routerze SMTP, czyli klienta serwerów tego czasu, tak? I teraz włączamy, wklejam tutaj ten skopiowany adres, drugi wkleję, tak samo zmienię tylko tutaj na 2, zrobię apply i w tym momencie nastąpiła translacja adresu kanonicznego na adres IP. No i od razu mam tutaj informację, że został pobrany czas. Od tego momentu Twój router będzie się synchronizował z serwerami czasu, które Ty zdeklarowałeś, a nie ktoś Tobie je tam zasugerował, tak? Klikam OK. Data się nie zmieniła, ponieważ była aktualna w tym przypadku. Idziemy dalej. Pokażę Tobie, jak działa w ogóle internet, czyli od momentu, kiedy w moim laptopie wpiszę, że chciałbym stronę, dajmy na to, Wirtualnej Polski, co się zadzieje. I zobaczysz rejestr połączeń na firewallu, że tak jak wspomniałem, mój komputer wychodzi na świat, jest tak jak w zasadzie firewall jest takim dozorcą, spisuje, że nastąpiło wyjście danych z mojego komputera na świat i jak wracają, to ten dozorca sprawdza, czy ktoś wychodził z tego budynku, jeśli wychodził, to ma prawo tu wejść. I już Tobie pokażę, gdzie jest to na tym routerze Mikrotik. Załóżmy, że komputer ze stanowiska pierwszego, czyli z adresem 253, żąda, dokładnie tak to się nazywa, request, czyli wysyła żądanie o stronę wp.pl. I w pierwszej kolejności odpytany będzie taki serwer DNS, który przetłumaczy, co to jest wp.pl. I w tym momencie przetłumaczy to na adres IP, ponieważ komputery, tak jak tu widzisz, urządzenia w sieci, posługują się takimi adresami. Zostanie to przetłumaczone przez serwer DNS, czyli kolejne pojęcie, tutaj był serwer DHCP. Na tym routerze Mikrotik też masz serwery DNS skonfigurowane. No i ten serwer DNS, odbyło się to w ten sposób. Twój komputer pyta o WP. Na routerze jest sprawdzane, czy masz informację, co to jest WP. No, z racji tej, że chwilę wcześniej wypakowałeś ten router i podłączyłeś go do swojej sieci, to takiej informacji nie ma. To sam router najpierw odpyta w internecie, czy wiadomo jest, jaki adres ma ten serwer WP. Przyjdzie odpowiedź z serwerów globalnych, że adres IP to jest 212.77.98.9. Kolejną rzeczą komputer odpyta router, to daj mi właśnie zawartość tego serwera. No i router sprawdzi, czy w naszej sieci gdzieś tutaj jest ten serwer z tego adresu. A my mamy sieć 24-bitową, za chwilę powiem, co to oznacza. Więc ten serwer się tutaj
W naszej sieci lokalnej on się nigdzie nie znajduje, więc kolejną rzeczą, którą wykona router, to przeskoczy przez ten płot, aby przynieść tobie, można powiedzieć, w garści, pozwolę sobie na taki kolokwializm, w garści przyniesie tobie stronę WP. I teraz, skoro nie ma tego tu u nas lokalnie, to jest tak, jakbyś chciał gazetę przeczytać wyborczą, a nie ma, nie kupiłeś jej, no to wiadomo, że trzeba wyjść do sklepu i ją przynieść. I tak samo działa sieć, czyli skoro nie ma tego adresu w naszej sieci lokalnej, no to musimy wyskoczyć z naszego budynku. Firewall to są takie drzwi na świat. Wychodzę z budynku, idę po wirtualną Polskę, rejestruję, że wróciłem i ta strona ląduje tutaj w moim komputerze i w tym momencie na firewallu mam, tutaj jest ścieżka, gdzie znajdziesz to na mikrotiku, czyli że źródłowym adresem SRC to jest source, czyli 253. Wyszedłeś przez jakieś tam okno, których jest 64 tysiące, więc jedno z nich wykorzystałeś, aby pójść DST, czyli destination, aby pójść po wirtualną Polskę, która jest na porcie 443, czyli szyfrowanym, czyli to jest ta kudeczka w adresie, czyli HTTPS. Idziesz po nią, no i wracasz. I to jest zapisane w dzienniku zdarzeń. Czyli ten portier siedział, zapisał, że ty wychodziłeś tu i masz prawo wrócić. I za chwilę tobie pokażę, jak to wygląda już na vlogach tutaj tego routera. Zakładeczka IP, firewall, bierzemy connections, rozszerzam, ponieważ tego może być całkiem sporo. Mam tutaj informacje o aktualnie ustanowionych połączeniach. No i teraz otworzę przeglądarkę Chrome i zobacz, co się wydarzy od razu w dzienniku połączeń. Jeszcze nic wielkiego nie zrobię. Otworzę tylko przeglądarkę i zacznę pisać WP. A jeszcze jej nie otworzyłem. Już mamy zapytania o to, gdzie jest WP. No i pewnie jakieś tutaj były zapytania do Google'a. Kiedy piszesz tutaj jakąś frazę, Google od razu tobie sugeruje odpowiedź, no więc żeby wirtualna, żeby tobie zasugerować te podpowiedzi, no musi je skądś pobrać, czyli tutaj masz to odzwierciedlenie w twoich połączeniach na zewnątrz, tak? Wirtualny dziekanat, wirtualna, jak kiedy zaczynam pisać w wyszukiwarka, Google mi sugeruje wirtualną Polskę, klikam, bach. Tak, zgadzam się, tutaj przybywa mi połączeń, wybieram wirtualna Polska, bach, przybywa mi kolejnych połączeń tutaj i widzę, co się wydarzyło, że zostały ustanowione połączenia z jakimiś adresami IP i to jest ten właśnie portier, który no, trzyma informację, że ktoś wyszedł z naszej sieci, to też ma prawo tutaj wrócić. I nie wszystkie adresy IP należą do wirtualnej Polski, a to dlatego, że do samej strony pewnie podłączone są jakieś serwisy, które monitorują aktywność twoją w sieci, czytaj statystyki, no i wysyłane są twoje dane, no raz, że do wirtualnej Polski, ale też pewnie do Google i do innych serwisów, na przykład, które pozycjonują wirtualną Polskę. I teraz zamknąłem przeglądarkę, jeszcze jest rejestr, o, sam się oczyszcza po pewnym czasie, no i masz połączenia, które tutaj w danym momencie no, są ustanowione na twoim routerze, czyli jak widzisz, sporo pracy ma taki router w sieci, ponieważ musi wszystko rejestrować, aby nie wpuścić kogoś, kto nie był zarejestrowany tutaj w tym rejestrze i nieuprawniony dostęp no, będzie zrzucany zaraz na tej ścianie takiej odgradzającej ciebie od internetu. No i teraz jak widzisz, taki router ma co robić, ponieważ ty masz lodówkę, pralkę, mikser, iPhone'a, iPada, komputery, wszystko pracuje w sieci, co chwilę ktoś coś wysyła, to taki firewall dosyć dużo takich informacji przechowuje u siebie w rejestrze. Stąd kupuje się do zarządzania dużą siecią, gdzie będzie duży przepływ informacji, no taki mały router raczej się nie sprawdzi. Mikrotik, jak zauważyłeś w prawym górnym narożniku, możesz włączyć sobie ikonę, która pokazuje tobie aktywność procesora, czyli taki menadżer zadań. No i tam będziesz widział, że jeśli masz no, taką sieć, gdzie jest 100 komputerów, no to taki routerek będzie miał co robić i
no będzie obciążony. No i w tym momencie, nawet jeśli będziesz miał super szybkie łącze, no to może po prostu ten router nie nadążać, przerzucać pakietów przez ten płot. Przepraszam za kolokwializm, pewnie fachowcy od sieci w tym momencie się śmieją. Ja wiem, natomiast tłumaczę tobie to tak, abyś zrozumiał od podstaw. Być może ciebie to zainteresuje i dalej będziesz się rozwijał, tak jak ja kiedyś drążyłem temat i chciałem wiedzieć wszystko o sieciach. To być może ciebie to zainteresuje. Także profesjonalistów przepraszam za kolokwializmy. No a amatorom tłumaczę to właśnie, że to wygląda w ten sposób, że ten router musi przerzucać pakiet przez ten płot, powiedzmy. Ktoś tam idzie po tą stronę, wraca. No i tych przerzutów, tych stron, jak zaczniesz korzystać z tego routera, to zobaczysz, ile takich połączeń ustanowionych jest w sieci. No nawet jeśli nic nie robisz, jeśli podłączysz z 10 urządzeń, które będą leżały i będą nieaktywne, no to zobaczysz, że one i tak generują ruch. Są oczywiście programy specjalne do śledzenia już pakietów, które przechodzą przez Twoją sieć i rozbieranie ich na części pierwsze i przyglądanie się, co tam w tych pakietach no jest przesyłane. To już bardziej dla twórców aplikacji sieciowych. Natomiast tobie wystarczy, pewnie i tak nawet za dużo jest tych informacji, że jakieś połączenia są ustanowione. No i to jest w zasadzie wszystko z tego malutkiego urządzenia. Tyle informacji otrzymasz. Coś, czego nie otrzymasz od żadnego urządzenia, które dostarczył tobie operator. Kolejną rzeczą, którą chciałem tobie wytłumaczyć, to jest taki kalkulator, czyli ta sieć 24-bitowa. Co to oznacza? Pierwsza rzecz to jest 24-bitowa, jak za chwilę zobaczysz z kalkulatora pewnego, to jest informacja dla routera, że on będzie szukał wśród 254 komputerów to, o co będziesz pytał. Powiedzmy, jest taka tablica z adresami IP przydzielonymi, ona się nazywa też taką tablicą ARP. Tablica ARP i jeśli, tak jak ja pytałem o wirtualną Polskę, przeglądana jest tablica ARP, czy ten serwer znajduje się u nas w sieci, a może ich być 254 według tego kalkulatora, który tobie za chwilę pokażę. Jeśli tego nie ma, no to muszę wyjść przez drzwi, tak jak podałem ten przykład z tą gazetą, muszę wyjść przez te drzwi, bach i wrócić z tą gazetą, żebyś miał dostęp do tych danych. I teraz to oznacza, że będę szukał na szybko wśród 254 komputerów. Jeśli tam tego nie ma, to wychodzę na świat. No i teraz załóżmy, że masz w domu małą sieć, bo masz, nie wiem, 16 urządzeń tylko. No, jak będą goście i tak dalej, będzie ich maksymalnie tam powiedzmy z 50-60. No to teraz sobie sam odpowiedź. Czy szybciej poszukasz, czy ten serwer znajduje się w Twojej sieci, kiedy wiesz, że masz do przeszukania tylko powiedzmy 100 adresów, czy 254? Powiedzmy, że musisz każdego odpytać, ej, ty jesteś tym serwerem? Nie, a może ty nie, a może ty nie. No to się odbywa na tej zasadzie, że ta tablica ARP-ów jest, powiedzmy, albo zawiera 254 informacje o komputerach, musisz każdy przejrzeć, czy to jest ten. To się oczywiście dzieje bardzo szybko na routerze, ale to jest właśnie to, co zabiera tobie wydajność komputera, czyli tego routera. Czyli muszę sprawdzić każdy z tych adresów IP, czy on nie jest czasami tym, którego szukam. Jeśli nie, to przez gateway'a, czyli przez ten adres bramy domyślnej w Twojej sieci wychodzę na świat. No i teraz masz maksymalnie 30 urządzeń, no to może trzeba ograniczyć tą sieć. Może nie 24-bitowa, może mniejsza. Wtedy router będzie miał mniej pracy, no i być może będzie tobie trochę szybciej działał. Oczywiście to będzie w milisekundach, tego nie zobaczysz, ale no zawsze, zawsze to trochę zysku czasowego. Pokażę tobie kalkulator, który służy do obliczania, ile urządzeń w danej sieci może być. Kalkulator nazywa się CIDR kalkulator. Znajdziesz go sobie w internecie i ja używam tego, ponieważ jest najmniej tutaj zagmatwany. To jest kalkulator do skalkulowania sieci tej wersji czwartej. Zaraz powiem dlaczego w wersji czwartej, ale najpierw powiem dlaczego te części składowe adresu IP nazywają się oktetami. Oktet to jest ósemka. Teraz 2 do potęgi 8 daje ci 256, czyli maksymalnie tyle, ile w 8 bitach może się zawrzeć no, różnych tutaj numerów. I tutaj może być adres od 1 do 255, ponieważ 0 też jest adresem, tak? Czyli od 0 do 255, teoretycznie, tak? My mamy
adres 192.168.88. Tak firma Mikrotik to wymyśliła, że domyślna konfiguracja ma 88. Ty sobie to możesz oczywiście zmienić. Maska pod sieci jest 255.255.255.0, co możesz zobaczyć wydając komendę ipconfig. Jak widziałeś na routerze było łamane na 24, to znaczy, że będzie możliwość przypisania adresu IP 254 różnym urządzeniom, tak? Czyli adresy od 0 do 255, tak jak mówiłem, 0 też jest tutaj brane pod uwagę, 250 to jest maksymalna wartość. No i teraz jedynka jest zarezerwowana dla adresu routera, 0 dla adresu sieci, a 255 jest zarezerwowane dla adresu rozgłoszeniowego. I w tym momencie mamy taką sytuację, że 254 komputery możesz w tej swojej sieci obsłużyć. Komputery, urządzenia, cokolwiek. No i teraz załóżmy, że masz 254 komputery, no to ta lista na DHCP jest całkiem spora, lista ARP-ów jest spora, czyli na tym to jest ten moment, kiedy router szuka danego komputera w sieci, to przegląda właśnie tą tablicę ARP. Jeśli nie znajduje, to wtedy przez bramę wychodzi dalej na świat. No to teraz to jest to, co powiedziałem wcześniej. Albo sprawdzasz, powiedzmy, że masz w sieci, wiesz, że nie będziesz miał nigdy więcej niż 30 urządzeń, to albo sprawdzasz listę 30 gości, albo listę 254 gości. A być może wybierzesz sobie tutaj z listy coś większego. Tak? Jeśli masz większą sieć, ja kiedyś pracowałem w sieci, która miała 14 tysięcy komputerów i 20 tysięcy laptopów, no to tutaj byśmy się załapali na sieć 16-bitową, aby to wszystko obsłużyć. No więc każdy switch po drodze byłby zamulony, routery by prawdopodobnie nie dawały rady, gdyby nie można było tego podzielić na podsieci i stosować VLANy i tak dalej, i tak dalej. To nie dzisiaj. Natomiast nasza sieć jest 24-bitowa. To musisz tylko zapamiętać, że jeśli jest sieć 24-bitowa, no to adresy możesz mieć od 0 do 255. 0 nie możesz użyć, 1 zwykle jest router, czyli od 2 do 254, ponieważ 255 też jest zarezerwowanym adresem w Twojej sieci. Tak jest ten standard skonstruowany i tak to działa. A co jeśli masz taką potrzebę oddzielenia sprzętu, czyli warstwy sprzętowej, od komputerów, czyli warstwa sprzętowa, czyli sprzęt to jest punkty dostępowe, powiedzmy. Jest ich całkiem sporo. Czasami w budynku może być ich ze 30-40 nawet. To znaczy, że z twojej puli 254 adresów, które możesz przydzielić, no 30 czy tam 40 już jest zajętych. To po pierwsze. Po drugie, one są zajęte, no to router będzie sprawdzał, czy wirtualna Polska jest na takim, powiedzmy, urządzeniu. A wiadomo, że go tam nie ma, ponieważ to urządzenie służy jako punkt dostępowy do tego, żeby no, pozwalać sobie połączyć się z siecią. Więc niepotrzebnie jest odpytywać to urządzenie, czy na nim jest wirtualna Polska. Przecież wiadomo, że go tam nie ma. No więc co zrobić? I opcje są dwie. Pierwsza to jest taka, że bierzesz, jeśli masz switche zarządzalne po drodze, to możesz ustanowić takie wirtualne LANy, tak? Czyli tworzysz kolejną podsieć, na przykład 24-bitową, ponieważ tych urządzeń masz w budynku całkiem sporo, 24-bitowa sieć na VLANie, powiedzmy, drugim, no i wtedy informujesz takie punkty dostępowe i te talerzyki, które tobie pokazywałem, one mają taką funkcjonalność, czyli informujesz, że tymi talerzykami zarządza się, czyli one mają pracować w takiej wirtualnej podsieci, one wtedy przeskoczą na tą podsieć, tam, którą stworzysz, a router będzie wiedział, że jeśli będę odpytywał wirtualną Polskę, no to te adresy mogą być pominięte, ponieważ one nie służą tutaj jako do odpytywania, czy tam są strony internetowe, tylko będzie śmigał Twoje pakiety od razu za ten płot. To jest jedna z opcji, a druga, która jest całkiem ciekawa, w przypadku, jeśli nie masz zarządzalnych switchy i nie możesz ustanowić sobie wirtualnych tych LANów, czyli tych VLANów, ten Mikrotik, czy tam oprogramowanie na tym Mikrotiku pozwala na takim interfejsie bridge zdefiniować kilka sieci. Mankamentem tylko tego jest to, że jeden serwer DHCP może być przypisany do interfejsu, bo jakby były dwa, no nie wiadomo byłoby, który serwer DHCP ma działać. Natomiast to jest mankament, że jeden serwer DHCP, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby
kiedy mój laptop się podłączy i ja rozpoznam jego adres MAC, powiedzmy, że ten talerz się podłączy do sieci, to jak rozpoznam jego adres MAC, to ja mogę przydzielić mu adres tej sieci, którą sobie utworzyłem. Natomiast nie będzie to automatyczne. Powiedzmy, kiedy wepnę ten talerz, od tak, wypakuję go z kartonu, podłączę, no to dostanie jakiś adres od razu w tej mojej właściwej sieci, w której działają wszystkie komputery, wszystkie telewizory i tak dalej, i tak dalej. Natomiast loguję się na serwerze DHCP i ręcznie ustawiam, że to ma być jakiś zupełnie inny adres. Wyłączam ten talerz albo czekam te 10 minut. Po 10 minutach ten talerz już pobierze adres. To już nie będzie ten globalny adres DHCP, którym ja tutaj zarządzam, a dostanie ten, który ja, powiedzmy, przypisałem mu w danym momencie z ręki, tak jak chciałem. Korzyść jest z tego taka, że urządzenia, tak jak punkty dostępowe, wypychasz poza pulę swoich dostępnych adresów, a komputery z drukarkami sobie działają na jednej sieci i w tym momencie zwalnia ci się 40, powiedzmy, adresów na dodatkowe urządzenia. To wbrew pozorom jest to problem w dużych sieciach, jak nimi zarządzać. A na przykład switche zarządzalne nawet i takie punkty dostępowe, one nie muszą być ujęte w twojej sieci, z której korzystasz. Ba, nawet jest to lepsze rozwiązanie, ponieważ ktoś jak uruchomi sobie skaner sieci w danym momencie i jeszcze, powiedzmy, nie ma świadomości, jak ta sieć jest zbudowana, no to będzie skanował przede wszystkim sieć, w której pracuje. A już szukanie jakiejś sieci, które ty utworzyłeś dodatkowo na interfejsie, no będzie utrudnione i w tym momencie te wszystkie talerze, wszystkie switche, czy tam te przełączniki po polsku mówiąc, no nie zostaną wykryte w jego programie i w tym samym nie będzie mógł ich atakować, czy próbować się na nich zalogować. Pokażę Tobie tylko, jak na tym interfejsie Bridge założyć sobie drugi adres, no i jak z ręki ustawić adres IP dla na przykład innego urządzenia. Adresy IP, które są przydzielone do interfejsów, znajdziesz w zakładce tutaj IP addresses. Tu mamy informację dość jasną. Mamy dwa interfejsy. Jeden to jest Ether 1, gdzie przychodzi mój internet od operatora. Tutaj od operatora naszego budynku w biurze. Otrzymałem taki adres bardzo zbieżny z moim. W trzecim oktecie jest 0, czyli to pewnie jakaś sieć lokalna tutaj. Natomiast na bridge'u, czyli na tym zmostkowanym porcie, czyli te dwa porty w przypadku mojego routera plus Wi-Fi, jest adres 88. Wszystko się zgadza. Robię dodaj kolejny. Wpiszę tutaj dla moich urządzeń taki adres. Oczywiście tu nie możesz wpisać sobie dowolnego adresu. Musisz sprawdzić, jakie są adresy wolne, które możesz wykorzystać. Tu adresy z dziesiątką na początku mogą być, ponieważ według specyfikacji one są, mogą być używane lokalnie. Natomiast taki 20, 21, 22, 1, ten już nie zadziała. To jest adres globalny i no, będzie mały konflikt z adresami. Odsyłam do literatury. W każdym razie 10, ja sobie nazywam 11, 12, 1. To będzie 24-bitowy i wybieram, że na moim bridge'u. I co się stanie? Absolutnie wszystko działa zgodnie ze sztuką. Żadna sieć nie przestała mi tutaj działać. No i teraz przechodzę do serwera DHCP. Nie mogę zdefiniować kolejnego serwera, który będzie tutaj obsługiwał mi automatyczne połączenia. Natomiast mogę tutaj wpisać ręcznie dla mojego komputera, tutaj mój laptop, na którym w tej chwili pracuję, nadam mu adres 10.11.12.2, zrobię OK i w tym momencie za 9 minut mój komputer otrzyma zupełnie inny adres, czyli ten, nie z puli przydzielany, ponieważ pula przypisana jest tutaj do serwera, który jest na interfejsie Bridge. Drugiego serwera nie mogę uruchomić, będzie tylko ten. No ale mogę tutaj sobie spokojnie wpisać ręcznie, jaki adres chciałbym przydzielić mojemu komputerowi po następnym podłączeniu, czy po tym czasie, kiedy on upłynie. No i w tym momencie mój tutaj komputer otrzyma taki adres i wszystko będzie tutaj poprawnie działać. Dodam jeszcze tutaj 10.11.12.0.24. Brama może być, tak jak ustanowiłem dla interfejsu, 1. I w tym momencie cały serwer jest skonfigurowany. Za 8 minut mój laptop otrzyma
ten adres będzie tutaj, że aktywnym adresem w tej chwili jest jeszcze 254. Za te 8 minut będzie już aktywnym adresem 10.11.12.2. Pokażę Tobie teraz, że mogę spingować, czyli wydać taką komendę, aby sprawdzić, czy pod danym adresem jakieś urządzenie pracuje. Tutaj mam, że otrzymuję czasy, tak? W ile milisekund pakiet powrócił. W tej chwili zrobię ping 10, 11, 12, tutaj dałem sobie 2. Mam, że timeout, czyli tam urządzenia tego nie ma. Wymusiłem na moim komputerze, aby połączył się, aby pobrał raz jeszcze adres IP z routera. Już w tym momencie dostałem adres 10.11.12.2. Tym samym komputer pod takim adresem od strony routera jest widziany. Od strony adres 254 został zwolniony. Nie ma takiego hosta. Wszystko tutaj działa. Routing jak najbardziej działa z mojego komputera. IP firewall. Tutaj mam wszystko. Z mojej sieci tutaj nie ma żadnych podsieci ustanowionych domyślnie na mikrotiku, czyli wszystko, co będzie na wyjściu miało WAN, ma być przerzucane, można powiedzieć, ta maskarada, czy ten NAT, Network Address Translation, czyli z wewnętrznych adresów lokalnych na mój publiczny adres. Wszystko będzie się tutaj pięknie rutowało i tym samym zwolniłem sobie adres 1, który tutaj był używany do tej pory, czyli ten 254, mogę wykorzystać na przykład na drukarkę. Mogę, a urządzenie tak jak mój laptop nie musi być w tej sieci ogólnej, nikt nie musi wiedzieć, że jestem podłączony, to po pierwsze, po drugie, jak ci użytkownicy z jakiegoś powodu zaczną używać oprogramowania do skanowania pakietów, no to do skanowania urządzeń w sieci, no to raczej nie zostanie wykryta ta podsieć, no i tym samym mój laptop zostanie pominięty w tym skanowaniu. Wszystko tutaj nadal działa i to jest rozwiązanie, które ja stosuję dla urządzeń, kiedy nie wdrożono wcześniej switchy zarządzalnych. Czym są switche zarządzalne i jaka jest ich zaleta, to nie w tym filmie, to będziemy się przesuwać dalej w kwestii administracji siecią, taką tam szkolną, firmową. Natomiast jeśli nie masz zarządzalnych switchy, ponieważ ktoś wpadł na genialny pomysł, że tańsze jest lepsze od droższego, no to w tym momencie no musisz sobie jakoś poradzić. Jeżeli wiesz, że masz takie urządzenie w sieci jak Mikrotik, możesz skonfigurować drugą adresację na tym samym interfejsie, czyli w naszym przypadku bridge, czyli mówiąc krótko, ta sieć bezprzewodowa plus dwa tutaj porty fizyczne, te wtyczki, to jest jakbyś po prostu druciki skręcił, to jest jeden interfejs, czyli na tym jednym interfejsie no Mikrotik pozwala na ustanowienie no, dowolnej liczby tych adresów, jakie tam sobie wymyślisz. Nie musisz wtedy definiować wirtualnych LANów, z którymi też jest problem ze zrozumieniem, jak to działa. Natomiast możesz ręcznie przepchnąć, że serwer DHCP będzie przydzielał zupełnie inny adres, tak jak w tym przypadku dla mojego komputera. No ale cały czas mam połączenie ze światem. Mój komputer nie będzie uwzględniony w tej globalnej sieci, tej globalnej, tej lokalnej tutaj całej sieci, gdzie pracują inne urządzenia. I ja sugeruję, żeby infrastrukturę, czyli urządzenia, które są transparentne, tak powiedziałem, ten talerz, on tylko ma się podłączyć, pobrać adres IP, ale on ma cię przepuszczać dalej, a nie, że coś tam jakieś znaczenie ma mieć w sieci. On ma być przezroczysty, switche są zwykle przezroczyste, więc one nie muszą być w tej adresacji, nie muszą tobie zajmować miejsca. Możesz je po prostu przełączyć do innej sieci i niech sobie tam pracują. Ty jako administrator wiesz, jak się na nie zalogować, ponieważ użyjesz tego adresu, a ktoś tam z zewnątrz nie musi tobie skanować sieci. I tyle. To są takie moje rozwiązania na szybko, tips and tricks z mikrotików. Natomiast na takim, jak to się mówi, routerze Kowalskiego takich statystyk nie ma. Fajnie jest, jak masz w ogóle listę, kto jest do ciebie podłączony, że jest tam na niektórych routerach się jakaś mapka buduje, że masz jakieś tam urządzenia, te nazwy są nie wiadomo jakie, więc ty nie wiesz, czy to jest twoje urządzenie. Na telefonach z systemem Android nie zawsze szło zmienić nazwę urządzenia, więc miałeś tam jakąś nazwę Android 0.15.16, co oznaczało tyle co nic. Musiałeś biegać i się pytać, kto ma taką nazwę, żeby zautoryzować tę osobę, czy ona ma mieć dostęp, czy nie ma mieć dostępu. No, dużo utrudnień.
Tutaj na Mikrotiku masz to od razu, możesz utworzyć też listę, kto ma dostęp do sieci Wi-Fi, taką białą listę. No i wtedy, jeśli urządzenie rzeczywiście, ten ktoś z tym Androidem do ciebie jawnie nie przyjdzie i powie, ja to jestem ja, chciałbym, żebyś mi pozwolił logować się do sieci, no to wtedy ty go tam definiujesz na tej liście i on od tego momentu ma dostęp do sieci Wi-Fi, a tak to go po prostu każdą inną osobę wyrzucasz i tyle, czyli dużo, dużo, dużo z tego małego urządzenia da się wycisnąć. Oczywiście to małe urządzenie ma swoją przepustowość. Jeśli dojdziesz do wartości krytycznych procesora, no to wtedy musisz kupić jakiś inny model z szybszym procesorem, bo jest co robić w takiej sieci, jak widziałeś, przy dwóch komputerach, które ja tutaj używam. Ta lista tych połączeń robi się całkiem spora, a w zasadzie nic wielkiego nie robiłem. A telewizor, kuchenka i tak dalej, to takie ciekawe doświadczenie dla ciebie. Podłącz telewizor Samsung, czy jakikolwiek inny smart telewizor, no i oglądaj jakiś tam kanał i przełączaj ten kanał. Zobaczysz, co się będzie działo na firewallu, tak? Jeśli uważasz, że dane o twojej aktywności przy telewizorze nie są zbierane, no to jak gdyby tutaj zobaczysz sobie, będzie to potwierdzenie, że każdy kanał, który przerzucasz, jest wysyłany gdzieś. Musiałbyś po adresach IP sobie sprawdzić, do kogo są wysyłane twoje dane, tak? No i tutaj kwestie RODO sprawdzić, czy pozwalałeś na udostępnienie. Zwykle w tych smart telewizorach jest informacja, że zbieramy dane diagnostyczne, aby tam lepiej ciebie obsługiwać, bla, 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 bla. A de facto wyrażasz zgodę na to, że to, jaki kanał będzie przez ciebie oglądany, może być przetwarzane celem zasugerowania tobie jakiejś innej reklamy. Dzisiaj reklamy, a jutro tobie pozwolimy oglądać takie programy, a innych tobie nie pozwolimy i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten router pozwala tobie na pełną inwigilację tego, co się dzieje w sieci. No i zachęcam do zapoznawania się już z tym urządzeniem. Jeśli jesteś młodym informatykiem, idziesz w świat, wiem, że w technikum uczą, symulują na tych urządzeniach Cisco, to jest bardzo dobra praktyka, nie wszystkich stać na Cisco, nawet w firmach, więc taki Mikrotik, ewentualnie Unify, to są dobre urządzenia, sprawdzone, trwałe, działają bez zarzutów. Jak dzisiaj zaczniesz z nich korzystać, to lepiej dla ciebie, jeśli chodzi o twoją przyszłość. Jeśli chcesz być oczywiście administratorem. Tyle co na dzisiaj, jeszcze ukłon dla Anki. Polecam kanał, subskrybujcie, dajcie opisy, jak wam się podobało, to super, jak za długo, to też dajcie jakiś tam opis. No, nie da się tego jakoś tam łatwiej, szybciej wytłumaczyć. Chciałem, żeby to było zrozumiałe dla osób, które wstępują w świat sieci, więc uważam, że no, ta mapka plus to, co pokazałem, no, będzie tobie przydatne w zrozumieniu tego, a dalej to musisz sam praktykować, bo sama wiedza do głowy nie wejdzie. Także jeszcze raz subskrybuj mój kanał, łapka w górę, łapka w dół i do zobaczenia następnym razem.